Ruszyły prace remontowe trzech świetlic wiejskich w Mrowinach, Mielęcinie i Przyłęgowie. Budynki świetlic od wielu lat nie były modernizowane i wymagały kapitalnych remontów. Teraz doczekają się kompleksowej przebudowy, a przede wszystkim zyskają nowy wizerunek. Na efekty trzeba jeszcze trochę poczekać, bo remont dopiero co się rozpoczął, ale pierwsze zrealizowane prace cieszą już mieszkańców wsi. Czekamy bardzo, bardzo z utęsknieniem na skończenie tej świetlicy. Mamy duże plany co do tej świetlicy, organizowanie imprez dla dzieci coś. Plac chcemy przygotować fajny dla dzieci. No myślę, że mieszkańcy będą bardzo zadowoleni. Rzeczywiście budynek był w takim opłakanym stanie? Tak. Dach był, przyciekał częściowo. Wewnątrz sala nie była całkowicie do użytku, ogrzewanie bardzo kiepskie, elektryczne, które nie zdawało egzaminów w ogóle do rzadkiego wykorzystywania tej sali, prawda? W swoim zakresie zrobiliśmy kuchnię, którą jeszcze musimy dokończyć. Pomysły nasze, tylko nasze, czynem społecznym robione przez mieszkańców. Myślę, że będzie też bardzo ładna, jak się ją wykończy już. Prace remontowe, które pochłoną ponad 800 tysięcy złotych, potrwają do końca lipca. Wykuwamy wszystkie tynki do gołych ścian, zrywamy wszystkie stare podłogi, czyli te deski, te legary, to wszystko wyczyszczamy. Sufit, cała elektryka, cała hydraulika, wszystko będzie nowe. Budynek jest stary i w takim dosyć słabym stanie, natomiast myślę, że po całym remoncie to jakby przywróci blask tej świetlicy i będzie to dla mieszkańców fajne miejsce spotkań, fajne miejsce na jakieś krzewienie kultury wiejskiej i jakieś miejsce spotkań tej społeczności tutaj w Mrowinach. Termin mamy do końca lipca. No zobaczymy, może się uda wcześniej te wszystkie roboty porobić tak naprawdę. Czekamy tak naprawdę, tak jak mówię, na lepszą pogodę i my jesteśmy gotowi, mamy na tyle mocy przerobowych i tak dalej, żeby to przyspieszyć. Projekt przebudowa oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów, przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłęgów, w ramach którego realizowana jest inwestycja, zakłada całkowitą przebudowę wnętrza budynków. Tutaj zostało zrobione wszystkie instalacje, pierw wyburzenia, później instalacje elektryczne, stropy docieplone. Oczywiście tutaj też ściągaliśmy podłogę, docieplaliśmy wszystkie stropy, wylewaliśmy, siatkowaliśmy ścianki, toaleta cała została rozebrana ze ścianek, termomodernizację całej łazienki robiliśmy ze ściankami nowymi. Kafle już zaczęliśmy tam, przy wykończeniu jesteśmy, kafle położone zostały tak samo na świetlicy, wszędzie tak jak Państwo tu widzą i zaczęliśmy też robić piwnice. Modernizacja świetlic wiejskich kosztować będzie ponad 800 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie prawie 700 tysięcy złotych. Dofinansowanie przyznane zostało ze środków aglomeracji wałbrzyskiej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wniosek na realizację tej inwestycji złożyło Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.